Dzień dobry, dzień dobry. Witam was wszystkich bardzo w nowym roku, dobrze? Na 50. którejś tam wojnie. No dobra, póki co mamy jednego do rozwalenia. Poczekamy, aż moi dobiją reszty, więc weźmiemy sobie tego. Ten jest dosyć ciężki, więc wezmę go na pewno kolorem czerwonym. Bo takich misiów pysiów nie lubię. Zrobimy to w taki sposób. Dwa. Cały czas brakuje mi jednego dobrego czerwonego ataku, bo te dwa palacze mi się powielają. Ponieważ jest tutaj Sith, która rzuca kontrę i ponieważ jest tutaj także czarny rycerz, to przyda mi się Sabinka. Gotowe. Tak bym to chyba zostawił. Tu jeszcze bym dał dziesiąteczkę, tak bym to wymienił. Bo siła ataku Jean-François nie opiera się na jego ataku, tylko na jego umiejętności palacza. Walczmy, zobaczmy, czy damy radę tego jednego za jednym razem, czy zostawimy ogryska. Bo ta wojna nam idzie bardzo źle. Już poniekąd wiemy, dlaczego ta wojna nam idzie bardzo źle, bo jest do dupy po prostu. O, lepiej. Raz, ciach bariera. Dwa, może czerwony na środek. Nie ma. Może tu. Nie ma. Jest, dobra. To teraz raz, dwa, trzy, ale trzema go nie rozwalimy niestety, ale mniejsza z tym. A poczekajcie, a jakbym dał tak, jeszcze. Załadujemy się, o właśnie. Na to poniekąd liczyłem. Wywalimy Sif, żeby nam tu Sifu nie robiła, nie Sifu, tylko Seshet. Dobra, zrobimy to w taki sposób i zrobimy to... Jeszcze tu powielimy. Świetnie, powinno być pozamiatane. Dobra. Wyciągniemy niebieskiego, żeby nam się trochę czerwonego tutaj pokazało. Dobrze. Teraz niestety wchodzi osłabionko, ale trudno. No dobra, wjedziemy tutaj. Jesteśmy osłabieni, więc za dużo strat nie poniesiemy. Najgorzej, że w ogóle fioletu nie mam. Kurczę, no. Mogłem to rozegrać trochę inaczej, ale... na ile ona ma rund? Na 6 daje? Jeszcze 3. No właśnie, nie ma fioletu i to jest coś, co mnie wykończy. No i już jest po mnie. Dobra, pal to licho. Sam się wykończę na kontrze. Samobójstwo! Właśnie dlatego ta wojna nam nie idzie. Bo pokonuje nas Shatar z siódmej klasy. Dobra, poprosimy, poczekamy, żeby nam podobijali nasi. No dobra, minęło parę godzin, zostały 2,5 godziny do końca, prawie 3. Zobaczmy, kogo my tu możemy pojechać. Pójdźmy w kolor żółty na początek, trzeba pomóc czyścić, chociaż z dzisiejszymi atakami mamy tragiczny wynik, 3600. To będzie chyba wojna in minus na maksa. Ja widzę, gdzieś tu jestem pokonany, ale tylko zerknę, czy mnie brali na raz, czy na dwa, bo to jest dla mnie ważne. Brali mnie na 3 razy nawet, znowu, świetnie. To znaczy, że to ustawienie jest bardzo, bardzo dobre. Tu chyba więcej mnie nie brali. Dobra, 4 razy po 2 razy i 3 razy raz po raz. Kogo ja tu miałem? Z żółtym, z fioletowym. Tu kogoś miałem takiego niezbyt łatwego, ale tu jest z Freją. No dobra, 4642, Stinky, śmierdziuszek, atak. Lecimy w żółty kolor, tach, 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 tach i dane o wrogu. Na mnie, no to ewidentnie pociśniemy sobie tutaj Rigardem. Rigardinio. Dobra. Gotowe. Sprawdźmy sobie jeszcze tylko swoje oddziały. Tu atak. Tu musimy wywalić tego i tu zrobimy tak. Pach, pach, pach. Tu damy sobie, bo tu mamy ninja. Tu królik, a tutaj jeszcze 13. Gotowe. I tak bym chyba poszedł sobie. Walczmy. I cóż tu się wydarzyło, moi drodzy? Nic się specjalnego nie wydarzyło. Zobaczymy, czy tu żółty wszedł, nie wszedł.
Tu mógłbym. Dużo możliwości, tak wiele możliwości, a tak nie wiadomo co robić. Niby tego żółtego jest sporo. Dobra, pociśniemy tak i jeszcze policzymy, że... No właśnie. Cholera, cały czas liczę, że tu mi w środek właśnie jakiś żółty wpadnie. Na to liczyłem. I to dostałem. Niestety szkoda, że dostałem to w momencie, kiedy wyhamowała mi mana. Bo teraz się i tak nie podładuje. Ale teraz się podładuje dosyć dobrze i tu już kogoś wykończymy. Pomyślmy, od kogo by tu zacząć. Zróbmy tak. Zróbmy raz. I zróbmy... Dwa, na pewno zrobimy tak, dokładnie. I zróbmy sobie, no właśnie. Wydaje mi się, że trzeba wykończyć. Chyba tego jednak. Właśnie, mam dwójkę mogę wykończyć i to już wiem, tylko zastanawiam się, którą dwójkę. Czy wykończyć siewce i telurię. Nie, na pewno musimy wykończyć Finlaya, bo to jest obowiązek nasz, wykończyć Finlaya, bo Finlay jest cholernie upierdliwy. Dokładnie. I chyba jednak wykończymy, bo Teluria trochę ich będzie podleczała. A tu sobie też wbijemy się fioletem. Dobra, wykańczamy Telurię. Nie zastanawiamy się. Robimy tak. Właśnie, ty sobie pal. Mnie nie przeszkadza to. Gdyż ja sobie zrobię właśnie... O, świetnie się ułożyło, dobrze. Doskonale, bym pięknie fiolet nie odpalił. Bosko, w tej chwili mamy pozamiatane. Tu biją mnie jeszcze. Dobra, ona ma odporność przeciw ślepocie, ale nie ma odporności przeciwko obniżeniu obrony, co też wykorzystamy. Damy sobie atak mocny. W takim razie Bejong powinien zakończyć robotę i tutaj powinno już być po ptaszkach. Uff, choć jedną walkę wygrałem, dobrze. Bardzo dobrze, fantastycznie. Poszukajmy kogoś na zielonego. Na zielonego mógłbym tu... Właściwie wszędzie mógłbym na zielonego pójść. Oprócz tu pójdę niebieskim. Tu pójdę niebieskim. Dobra. Czy gdzieś jeszcze mogę iść niebieskim? Wszędzie mogę iść niebieskim, ale pójdę tutaj. A tak. Nie spojrzałem na siłę, ale... Nie interesuje mnie to! Mocna. I Sabina. Dlaczego Sabina? Ale tu jest właśnie Sabina. 4690. No tak, ale muszę Sabiny użyć. Cholera. Zabraknie mi potem Sabiny jeszcze. No muszę koniecznie jedną Sabinę zrobić. Dobra, jak mi zabraknie Sabiny, to ją sobie szybko zrobimy. Sabina, bo jeszcze mam chyba dwie w odwodzie. Pokażcie, mamy dwie Sabiny jakieś tu czekają na zrobienie. Są dwie Sabiny. Dobra, o, jedna już jest na drugiej pozycji nawet. Pierwszej belki. Gotowe. 28. Wszyscy szybcy, więc fajny skład. Wszyscy szybcy i do boju. Czy mam tu coś, czego nie wykorzystuję? Już sprawdzam, bo już nawet nie wiem tego. Nie. Żadna ninja mi się tu nie schowała, niestety. A szkoda. Walczmy. No, niebieskiego widzę w brud. Co robi ten wariat? 215 obrażeń, minus 15 z efektów statusu. Okej. Szkoda. Dalej szkoda, ale jest przynajmniej fiolecik. To jest jeden plusik. Jest jeden niebieski, to jest drugi plusik. I to by było na tyle. God damn it! No dobra, lećmy tym fioletem, bo tu nie ma na co czekać. O, jest niebieski. Jest niebieski. Odpalimy jeszcze tak niebieskiego. Właśnie, pozwolimy jej się odpalić. I zrobimy tak. Najpierw osłabimy wszystkim atak.
Potem ile ona ma? 1487. No Sif jest upierdliwa, więc ją trzeba wykończyć. Tu chyba strzelę sobie tak. Dobrze. No nie za bardzo ją tam sponiewierałem. Zastanawiam się, czy wykończyć Sif, czy wykończyć tą pannę. 1400, czyli dwa strzały. A temu ile zostało? 600. No to tu na pewno nie, to wykończymy tę lurkę sobie jednak mimo wszystko. Zrobimy tak i zrobimy tutaj jej spowolnienie many. O, ona jeszcze unik zrobiła. To nieładnie z jej strony. Ale zróbmy tak, dajemy jednego niebieskiego. Nie pamiętamy, że ta małpa potrafi robić uniki. Dobra, wejdźmy w nią. Niech ona mi odpali. Zobaczymy. Oj, tylko żebym teraz nie dostał po głowie mocno. Zobaczymy, jak ten Ruben bije. Bardziej głaszcze niż bije. Mięczak. Ruben to mięczak. Dobra. Sif ściągnęliśmy, więc jest nieźle. W sensie ściągnęliśmy jej... ściągnęliśmy jej kontrę, bo ta kontra by nam tutaj mogła nieźle namieszać w Sif. Pamiętajcie, żeby przeciw Sif zawsze brać jakąś przeciwkontrę. Ninja nam niestety już sponiewierała tutaj trochę. Dobra, co robi ta ninja? Umiejętność specjalna. Celowi i pobliskim wrogom. No to dobra, no to tak. Raz dajemy ninja tutaj. Dajemy tak. Ruben też słabiej odbije w takim razie. Dobra, wywalajmy ninja do końca. Jeszcze nie padła ninja, ale 19 energii. Skandal po prostu to jest. No dobra, Rubenka trochę tam sponiewieramy. I zrobimy tak, może tu wpadnie jakiś niebieski, nie wpadł. Ale to nie szkodzi, te strzałki mnie tu będą teraz strasznie męczyły. No Ruben widzę się uparł na jednego cały czas. Na szczęście za mocno nie uderza. Rubenisko. Dobra, tu niebieskim wjedziemy w Rubena. No dobra, jedziemy tak, zielonego się pozbędziemy, tamten nas uderzy, tylko niech to jakiś niebieski wpadnie. I wpadł, niestety dwóch mi ściągnął, znaczy... to jest szansa, że dwóch mi uderzą, no właśnie, raz. Niedobrze, i drugi raz też mnie nie ma. Już jest chyba pozamiatane, ale jeszcze może nie do końca. No ale jak będziemy jego ładowali w ten sposób, to na pewno będzie to do końca. Tym bardziej, że on mi go wykończy, bo on ma cholernie mocny strzał powyżej tych 600. Patrzcie, przegram tę wojnę o włos, bym powiedział. No, spróbujmy. Ty widzieliście, co się stało? On się odrodził jakoś tutaj. Zginął, odrodził się i mnie walnął. Będę musiał to zobaczyć. Wow! Szok. Ciekawe. Nie mogę wyjść z szoku jeszcze. Więc w nim tkwię. Niebieski albo zielony. Dajemy zielonego tutaj. Bo zielonym jeszcze nie szliśmy. Zielony, 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 zielony. Zielony. Zielony mówię. Dawaj. Zielony i użyjemy sobie. Nie mamy nikogo więcej, więc musimy użyć sobie Wigarda. Werbuj. Ciebie chcę, chłopcze, wykorzystać. Nie, nie ciebie chyba. Nie chcę Wigarda, bo chcę Kuczena. O, tak bym chciał. Jak tu wyglądają nasze... oddziały. Tu nic się więcej nie wymyśli. Lecimy z koksem. Ta, teraz mam niebieski. Teraz to ja nie chcę. Pamiętacie takiego pingwinka z memów? Teraz to ja chcę zielony, a nie niebieski. O. A tu leci nam wszystko, tylko nie to, co byśmy chcieli. Ojej, dobra, fioletowy chociaż. No pewnie, żółty. Dobrze, coś tu się troszkę polepszyło, tylko że oni już dostają życia ponad miarę i to grubo. A ja zielonego to bym akurat wolał mieć z drugiej strony, a nie z tej. Nie tak. No dobra. Tu trzeba lecieć po prostu
Jest nieźle, ale kogo ja będę mógł odpalić? O, chyba nikogo nie odpalę, tym bardziej jeszcze ten mi frędzel oślepi, wybije mi przynajmniej trójkę. No właśnie, a ja jeszcze prawdopodobnie nie trafię. Słabiutko. Pięknie zaatakował, pięknie. Rzadko kiedy tak dobrze atakują, ale ten zaatakował rewelacyjnie, bym powiedział. Dobra, postaramy się wybić chociaż sam środek. Ten środek mi się wybić udało, ale proszę Cię, no nie ładuj go tak mocno wszystko. W prawo, nie. A on akurat po złości w lewo. No tak to bywa. Pies utonie, łańcuch pływa. Niejednokrotnie to już mówiłem. Tak właśnie jest. Poszły konie po betonie. Całe Bogu dzięki, że udało się wybić fronta. Co nam jeszcze zostało? Fiolet, nie? Chyba. Fioletem tu. Już my tu zginiemy, ale trudno. No, ta wojna i tak jest w plecy. Lecimy. Nie ma co tam się ma zgaić. Czasami jest dobrze, a czasami jest wręcz odwrotnie. Ciach, ciach, ciach. Szydłem w piach. Poszydłem. Dwudziesteczka. Tutaj. Tu ósemka. Wymień, gotowe. Dane o wrogu jeszcze. Ciach. Ta mija, ten nie uderza. Ta słabo. Dobra. Tak polecimy. Walczmy. Chciałbym widzieć całą planszę fioletową, ale nie widzę. Ale nie jest źle, to nie jest złe ustawienie. Wbrew pozorom to nie jest złe ustawienie, a wręcz przeciwnie. On jest całkiem niezły, bo jest też trochę zielonego. A ten zielony też mi tu może dupsko uratować. Tak. O właśnie, oni zaraz odpalą, ale trudno. Tak. Już mogłem dać zielonego, nie przewidziałem, że mi się tu ułoży kolor. Dobra, zróbmy to w taki sposób. Spowolnij manę. Co za bratnie buraki wstrętne. Aha, tu i tak nie mogę za bardzo. Może go trafić chociaż. Czy tylko połechcesz? Połechtałaś tylko, no dobra. Ale dobrze jest. Nie, to też strzałki są potworne. Unik, świetnie. Znowu spowolnienie many, niestety. Ale mnie koszą, ale mnie bezlitośnie koszą. Dobra, może teraz coś. Bosko, już starczy. Dobrze. Po prostu ja za zawał zaraz zejdę. Osłabimy im obronę i wywalimy. Mam nadzieję, że trafi niebieską i trafi Sif. I trafi świetnie, i trafiło wszystkich. To się rzadko zdarza. Ale jak już się zdarzy, to jest rewelacja. Dobra, zrobimy tak najpierw. Dlatego, że będziemy mieli przyspieszenie many. Bosko. Teraz w niebieskiego. I mam nadzieję, że też w Sif. Świetnie. Teraz dajmy tutaj i zróbmy to w taki sposób. Ciach. Świetnie. Teraz zróbmy to w taki, jaki, taki sposób. Bo już tu się nic nie dzieje, więc trzeba zacząć... O, ładnie, właśnie, super. Bosko. Tu walniemy tak, czyli znowu osłabienie im obrony. Ile Sif zostało? 82. To ona ją wykończy. I w tej chwili, jak pociśniemy pięcioma atakami... W seszet to padnie, brawo. No, myślałem, że będzie ciężej tutaj, ale nie było tak najgorzej. Oni pozabierali mi wszystko, skurczy gnaty. Gdzie mam tutaj przeatakować? No nie, no przecież tego nie dam rady pokonać w życiu. Moim ostatnim, najsłabszym składem, ale spróbuję. Nie dam rady, nie takie rzeczy się robiło. Raz. Zobaczmy. Dwa. Zobaczmy. Trzy. Zobaczmy. No właśnie, co chcemy zobaczyć?
Możemy zobaczyć świnię Gulinburstiego. Ona też jest mocna dosyć. Tu musimy wziąć jeszcze leczniaka. Tylko nie, nie, jednak nie chcę Gulinburstiego, chcę tego. Bo tak. I tu weźmiemy sobie tego. Gotów jestem do walki. I tu weźmiemy dwunasteczkę, bo nam się będzie ładował z trzech klocków w puste miejsce. Dobrze, i z sześciu w niepuste. Tu chcemy 27. Nie, 27 pójdzie tutaj. Dobra. Będzie się nam szybciej ładowała, ale tu chcemy ninja, bo ma ładny atak. Super. A tu chcemy co? 13? Tak. I co? Jest dobrze, prawda? Ostatnia walka. Jedziemy. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Raz, dwa, trzy, cztery. Co ja tu mogę zrobić? Ja widzę, że tam mi mrugasz, ale bym chciał to jakoś inaczej rozwiązać. Spróbujmy tak. No szkoda, że uciekłeś. Spróbujmy dwa. Spróbujmy trzy. Dobra, jest jeden żółty. Jest tutaj. Dobra, jest. Spróbujmy cztery. Niestety tak nie chciałem. Spróbujmy niebieski diamencik. Mam nadzieję, że się odpali właśnie teraz tutaj panna. Żeby ściągnąć z siebie i palenie, i to drugie dziadostwo. Czemu nie trafiłem do jasnej anielki? No, miałem go strzelić, nie strzeliłem. Strzelaj teraz, strzelaj. Dobra. O tak, właśnie tak. O tak, właśnie tak. Ale to mi się nie podoba. Cholera jasna, spódnica ciasna. Ile oni mają szans, a właściwie to ile ja mam szans? 56% na uniknięcie trafienia. Ale ja tu coś muszę spróbować, bo... No nie mogę czekać. Dobra, tu osłabiłem. Nie wiem, czy Seszet trafi, nie mam pojęcia. Podejrzewam, że nie sądzę. Właśnie. Trudno. Próbujemy lecieć we Fioleta. Kogo mi Seszet szachnie? Tutaj. I on w to samo miejsce. Coś za ten algorytm coraz inteligentniejszy tu się robi. Zdecydowanie za inteligentny. Czy coś nam spadnie ciekawego? No prawie, prawie, ale jednak nie. Niby tak blisko, a tak daleko. Fiolecik. Ten mnie tutaj dobije. Cholera. Nie. Nie uda się ten... Nie uda się ten numer. No trudno. Ta wojna nie była najlepsza. Pewnie mam z 200 punktów, albo i nawet nie, 174. Bardzo niski wynik. Już nie pamiętam tak niskiego wyniku. Ale zobaczymy, jak tam będzie na wojnie. Nasi wrogowie jeszcze 94... 94 ataki, ale prawie wszyscy są, widzę, aktywni, więc na pewno jeszcze zdążą. Będą atakowali pod koniec, oto poczekamy sobie na nich. No i wojna się skończyła. Tym razem sromotna porażka, ale to już był czas najwyższy, bo za dużo wygraliśmy. Nam klocki nie szły, jeśli to jest jakieś wytłumaczenie. Tylko Abelardzie poszły, a zobaczcie, co tu się dzieje. Na, zobaczcie, pierwsze 17 miejsc, to 15 jest ich. Dramat, u nas tutaj smocza foczka i Abelarda ratowały honoru, ale cała reszta to jest dramat. No więc niestety, tym razem nie pykło. Więc zostawiam to bez komentarzu. Miłego dnia, miłego wieczoru, miłego popołudnia. Trzymajcie się, hej.